Panie trenerze, widzę, że zadowolony pan po meczu. No, mecz był taki, miał dwa oblicza. Pierwsza połowa takie szachy, a w drugiej ostatnia akcja w meczu i bramka. No tak, trzeba przyznać, że mecz był bardzo ciężki, bo żadna z drużyn się nie otwierała za bardzo. Każdy szanował to, ten wynik, jaki ma. Ciężko było tutaj stworzyć sobie sytuację bramkową, zresztą z obu stron tych sytuacji było bardzo mało, jak na 90 minut gry. No i udało się te, powiedzmy, szachy przetrzymać i w końcówce spotkania dopisało nam troszkę szczęście. Nasza zawodniczka się urwała tutaj obrońcą i wykorzystała sytuację sam na sam. Także cieszymy się bardzo z tych punktów, aczkolwiek okupione trochę kontuzją bramkarki. Może się okazać na... No mechaniczna zawodniczka jest padła na kolano i po pierwszym tam wstępnej jakiejś ocenie, że potrzebny będzie zabieg kolana. Jaki dokładnie to się dowiemy, ale też dziewczyny się tak jakby zmobilizowały bardziej na ten mecz, dlatego żeby ten powrót chociaż dla tej koleżanki był ciut przyjemniejszy. Ze zwycięstwem zawsze się lepiej wraca, aczkolwiek no mówię, mecz był bardzo ciężki. Spodziewaliśmy się, że taki będzie, no i taki był, nie? Także cieszymy się, że szczęście było po naszej stronie i wracamy do Gdyni z trzema punktami. Także podróż zawsze będzie przyjemniejsza. Tu chyba zadecydowały o wyniku meczu zmiany, które pan zrobił w drugiej połowie, bo te zmiany chyba zdecydowały o tym. To znaczy, no faktem jest to, że bramki padły po akcji dziewczyn, które weszły na zmianę, czy Oliwia Cielecka, czy Nina Abe, czy tam Maja Kosyn weszła na skrzydło, to wniosły troszkę ożywienia. No a mówię też, ta ostatnia akcja, która przyniosła bramkę, to też była tak jakby w ich wykonaniu, także cieszy to, bo po raz w kolejnym meczu zmiany u nas decydują o wyniku w sposób znaczący. To a propos zmian, to tak zapytam pana, jakie jest pana zdanie w temacie zmiany w pierwszej lidze, gdzie zamieniły się drużyny, że tak mogę powiedzieć w cudzysłowie, zamieniły się drużyny i nie mamy już, mamy teraz legionistki zamiast innych. Jak to możliwe, żeby w ciągu sezonu taka zmiana nastąpiła, gdzie chyba w lidze męskiej jest to niemożliwe? No to znaczy wiadomo, PZPN ma swoje przepisy, którymi się kieruje i na pewno wszystko było zrobione zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, tak jak to powinno być, ale czy to jest zgodne z duchem walki? Sądzę, że dla takiej drużyny, która walczy o utrzymanie, jak Bielawianka, czy tam Bydgoszcz, czy kto tam jeszcze jest w pobliżu, to już nie jest w porządku, nie? Także... No tak jest moje zdanie. Te kolejce legionistki wygrały. No wygrały, no mówię, one tych punktów mogą pozbierać i mówię, tutaj muszą zacząć się bać te drużyny, które są drugie, trzecie od końca, o to utrzymanie. Aczkolwiek zaczynały ligę w innych warunkach, tych punktów nazbierały, a teraz, no mówię, jeżeli Legia wygrywa ze Skrą, może wygrać też w kolejnych spotkaniach, więc to względem tych zespołów to nie będzie sprawiedliwe na pewno. A propos wygrywania, a pana jaki jest cel? Cel? Żeby te dziewczyny grały w piłkę, żeby były coraz lepsze, a jak przy tym idą wyniki, to trzeba się zawsze cieszyć. Nie wiadomo, że każdy by chciał grać w jak najwyższej lidze, jak największe pieniądze dostawać. I w takim celu idziemy, bo tam też mówię, dużo u nas gra młodych dziewczyn. Dzisiaj w ostatnim meczu było 8 poniżej 18 roku życia, dzisiaj też coś koło tego. Także no, żeby te dziewczyny grały, żeby czerpały radość z tej piłki, żeby starały się być coraz lepsze z każdym meczem, z każdym treningiem, a może coś kiedyś wyjdzie i trafi któraś do reprezentacji albo pójdzie do jakiegoś zagranicznego klubu i na tym zarobi fajne pieniądze. Także, żeby przyjemne z pożytecznym. Porównując do Ligi Męskiej, gdzie no, młodzieżowców gra jeden albo w ogóle, no to można powiedzieć, że to jest sukces wielki. To znaczy tak, tylko żeby nie patrzeć tak, że my gramy, bo my chcemy grać takimi zawodniczkami, po prostu musimy. W piłce kobiecej dziewczyny, które powiedzmy kończą studia, niektóre nawet już po liceum, nie idą dalej w piłkę, bo po prostu jest czysta kalkulacja. Jeżeli ja mam iść na piłkę i dostać 1000, 2, może 3000 złotych, no to sorry, no jeżeli ktoś ma jakąś sytuację w domu ciężką, no to no, musi wybrać między pracą. No, na samym takim przykładzie naszej drużyny na przestrzeni paru lat zawodnicze, które w wieku 24-25 lat musiały wybrać inną ścieżkę rozwoju, czy tam do innej pracy musiały pójść, naprawdę było dużo i to bardzo dobrych dziewczyn, które oczywiście serdecznie pozdrawiam, pomogły nam bardzo.
Aczkolwiek mówię, jeżeli te pieniądze byłyby dużo większe w tej piłce kobiecej, to te dziewczyny by zostawały. I powinniśmy właśnie może bardziej w takim kierunku pójść, żeby, bo tych dziewczyn młodych jest dobrze, jest wszystko robione dobrze, jest ich coraz więcej, jest fajnie, ale też giną. Tak, i giną, a trzeba też zadbać o te dziewczyny, które w tej piłce już są, żeby one dalej w tej piłce były, żeby one nie musiały rezygnować, bo finanse im na to nie pozwalają. A wiemy dobrze, że na tym poziomie, co my gramy, trzeba trenować te 5 razy w tygodniu, więc trenują tak jak inne profesjonalne kluby, tak tutaj zacytujemy te męskie. I no też by mogły jakieś to wynagrodzenie lepsze dostać, żeby traktować to jakoś poważniej, żeby to ich mogła być no, praca, nie? Także mają ciężko, ale mamy nadzieję, że kiedyś przyjdą lepsze czasy dla tych dziewczyn i będą lepiej wynagradzane za to, co robią. No to czekajmy na lepsze czasy. Dziękuję. Tak jest. Dziękuję. Drogi do domu. Wzajemnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz? No, ostatnia akcja w normalnym czasie gry spowodowała niekorzystny wynik. Tak, straciliśmy bramkę w ostatniej akcji. No mecz walki, mecz na remis, taki dzisiaj zagrały dwie wyrównane drużyny, można powiedzieć. No aczkolwiek no, zabrakło nam skuteczności troszeczkę dzisiaj, bo mieliśmy dwie sytuacje w pierwszej połowie, dwie sytuacje w drugiej połowie. No jakbyśmy tą jedną bramkę strzelili, na pewno byśmy tego meczu nie przegrali. A mówię, bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby remis, ale no niestety popełniliśmy błąd w końcówce meczu. Zawodniczka, zmienniczka, która weszła, wykorzystała sytuację i strzeliła na 1-0. Niestety no, przegraliśmy ten mecz 0-1. Szkoda, bo mówię, remis byłby takim bardziej sprawiedliwym wynikiem w tym spotkaniu. Spytałem trenera gości i mówi, że no, te zmiany, które w drugiej połowie, no, dały mu taki lepszą jakość. No tak można powiedzieć, no nie, te zmiany, które Gdynia zrobiła, no to wyszły dziewczyny, no ta zawodniczka, która bramkę strzeliła, reprezentantka Polski, tak? Można powiedzieć. Na pewno jakościowa dziewczyna. No my też tam próbowaliśmy tymi zmianami się ratować. Dziewczyny no zagrały na swoim poziomie, ale mówię, cały czas muszą dążyć do tego, żeby ten kroczek do przodu robić i żeby ta jakość była coraz większa. Bo futbol kobiecy to taki jest sinusoida, góra, dół, ostatnio 7-0, ale się nie mylę, a teraz no, porażka po takim wyrównanym meczu. Znaczy, no, piłka kobieca jest nieprzewidywalna, ja cały czas to będę mówił, tak? Jeden mecz można zagrać super, a mija tydzień i różnie może być. Tutaj nie wiem, czy w ogóle jakiś wzgląd na to miało przejście z boiska sztucznego na naturalne, ale to nie ma co tutaj o tym dyskutować, bo mówię, wygrywa drużyna, która strzela bramkę, tak? A dzisiaj tą drużyną była Gdynia. Aczkolwiek my nie zagraliśmy słabego meczu, my zagraliśmy bardzo wyrównany mecz, postawiliśmy się Gdyni, która jest przecież wiceliderem i dziewczyny dostawiły dużo serducha na boisku. No mówię, zabrakło nam tej przysłowiowej kropki na i, tej chociaż jednej bramki, bo mówię, ten mecz byłby dla nas bardziej korzystny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.